Cześć, hej, witajcie z tej strony Bartosz z Klocków. Dzisiaj odpalamy sobie nową, kolejną grę, a mianowicie LEGO Star Wars Complete Saga. Misja pierwsza. Wchodzimy. I zaczynamy. Przycisnęło mnie to. OK. Włączę sobie Enter. Bo najważniejsze to jest casting. Tak skończyli nasi piloci. No i dobra. Zaczynamy grę. Kim ja tutaj jestem? Jestem Qui-Gonem. Na początku sobie poniszczymy wszystko, zanim użyjemy mocy. Tylko, że tutaj jest takie inne nawet sterowanie, bo Jotem się nie skacze. Tylko czym to się skacze? K się zmienia postacie. No. Skacze się U, więc dziwnie. No a mocy się używa pod J-tem. No. Super. I są droidy. Raz, o, tu jest jeszcze niebieska monetka. O, czerwone droidy, miałem jednego takiego, ale już nie mam, bo mi się zgubił. Poszło. Okej. Droidy! Serducha potrzebuję. Wiesz. Tutaj potrzebujemy kogo? C-3PO. Z tej strony? Z tej strony nikogo, tutaj możemy sobie iść. Uf, umieraj. Taka twoja wola. A co tu spadło? A nie, to droid. Tutaj coś robimy. Oh, ile monetek! Gdzie są? Nie znikajcie! Uf, nie znik. Można to jeszcze zniszczyć? Czy nie? Nie. Smutne? Ale mam nadzieję, że w tej misji będziemy mieć prawdziwego Cosia, chyba prawdziwy Jedi, o ile mnie pamięć nie myli, bo ja kiedyś już w tą grę grałem, to była pierwsza w ogóle gra na komputer, jaką sobie zainstalowałam. Grałem w nią chyba jak miałem jeszcze 7 lat. Gra jest bardzo stara, liczy chyba, no nie wiem, tak 14 lat, 15. Możliwe. Puf, puf. Wszystko poniszczę. Mamy power-upa. Super. Jakby co, jakby nie wiecie, jakbyście nie widzieli, co to jest power-up, to jest taka kulka mocy jakby. Przez którą jesteśmy nieśmiertelni, mamy dwa razy większą nie siłę, tylko uderzenie. Mamy dwa razy większe uderzenie. Serducha, no tak mam. A jakbyście nie wiedzieli, kim ja jestem, no to jestem tutaj Qui-Gon Jinnem, Obi-Wanem Kenobim, no i jakąś podróbką C-3PO z... No dobra. Czym co? Jotem? A, Jotem, spoko. Bo wiecie, ja już dawno nie grałam w tą grę, dlatego nie za bardzo pamiętam, co tutaj można robić. No zmieni się, podróbko C-3PO. Tak cię będę nazywał.
Taki jest marny twój los. Co mu tutaj mam zrobić? Serducho. Ale ważniejsze pieniążki. Popatrzcie, jak my już dużo mamy tych pieniążków. O, jest coś. No i czym się tu układa? Jotem. A jotem, spoko. Pieniążki, 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 pieniążki. Mamy już prawdziwego? Mamy, 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 nie mamy. Czemu ty tak wolno chodzisz? Chcę być Obi-Wanem, bo nie wiem dlaczego, ale jego no tak średnio lubię. Zniszczmy, 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 będziemy mieć, będziemy mieć, będziemy mieć, będziemy mieć, będziemy mieć. Jest, true Jedi, prawdziwy Jedi. I teraz trzeba użyć mocy. Super. Puszeczka! Tak tutaj wyglądają puszele. Nie, 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 nie. Ile tutaj tych droidów? Nie, umieram. Biorę sobie power upa. Gdzie są jeszcze jakieś droidy? Tutaj jesteś. Nie. Super. Tutaj można użyć mocy. Ale najpierw chcę tutaj skoczyć. Albo można. Mogę najpierw użyć mocy. Co jest? Ale to się wolno układa. Ach. Jestem przyzwyczajony, że to i o tym się skacze. Uwaga! Nie doskoczę chyba. Bo i tak tutaj chyba Artu potrzebujemy. Tutaj sobie układam jakiś pomościk albo słup, gdzie będę mógł doskoczyć do niebieskich monetek. Super. No. Nie. Super. Doskoczę, nie doskoczę. Tutaj chyba Jar Jara potrzebujemy, bo o ile dobrze pamiętam, to Jar Jar jest tutaj naszą taką kobitką, która skacze. A co, oni nic nie zauważyli? O, jest dowódca. Chodź, chodź tutaj, chodź, chodź. Serducho. Nie! Nie. O, droideki. Tylko nie droideki, one są najgorsze. One mają te pola. To mogło się czamęczyć, by się... No. No w ogóle można użyć mocy, tak? Nie, tylko... A nie, można chyba w droidach użyć mocy, ale nie pamiętam. Ale tutaj łatwo się zdobywa prawdziwego Jedi'a. Wiesz? Tak, wiesz. No. Nie! Dlaczego? Dlaczego? Jesteś niemiły, bardzo niemiły, droidę kasku. Puf, już po tobie, po tobie, po tobie, jej. A, to tak szybko. Można tutaj coś zbudować. Nie ciebie. Co to jest? Mhm. O, coś tu jest zepsute. Oby była co to puszka. Można to zniszczyć? Można, ale najpierw pójdę tutaj. Zaskoczyłem super. Da się to zniszczyć? Jej, da się, super. Power up, power up, power up, power up. Chyba też... O, on zbiera monetki, ale fajnie. Niszcz, 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 power up. Super. Da się doskoczyć do tej monetki? Chyba nie, ale jeszcze spróbuję stąd.
Nie, to chyba Jar Jar, tylko u mnie. Żadnych pieniążków za to nie dostaliśmy. Ale wiecie co? To jest moja jedna z ulubionych gier. Jedna z najulubiejszych. Skocz tutaj. Byśmy mieli miejsce dla naszej podróbki C-3PO. No, no. Serducha. Serducha, serducha, serducha potrzebuję. Super. Tutaj to by się power up przydał. Qui-Gon? Wyjdziesz tu sam, czy ja mam tobą? Wyjdziesz sam. Mądry Qui-Gon. Tu jest puszka? Nie. Myślałam, że tutaj będzie puszka. Skocz. Skocz. Odeć się samemu z własnej woli. Jej, nie udało się, ale jednak zebrałem, jak jest cudem. Chodź, podróbko, co ty pio. Liczę to jotę. Super. Ale zanim tutaj wejdę, bo to chyba będzie koniec misji, to zobaczę, czy tutaj nie ma puszki. Smutne. I jeszcze tutaj rozejrzę. Jest tu coś? Nic. No to można wchodzić. No zaraz tutaj są monetki, ale to też chyba nic. Chyba, że za tym będzie puszka, a nie będzie. Dobra, no to wchodzimy. O, jest cutscenka. Obi Kenobi. No i rusza nasz czołg. Czołg marzeń. Koniec misji? Level complete? Fajnie. Odblokowaliśmy CT14 czy coś. Jest True Jedi. Super. 100% monet. Już nam monetek. Ciało. Ja się tu jakąś pominąć. Enter. Level complete. True Jedi. No i tyle. Mamy 2 złote klocki. Kontynuuj tryb fabularny. Zaczekajcie. Jest nasz Qui-Gon. Kolejna misja? Okej. Okay. Ale to rozpoczniemy już jutro w kolejnym odcinku. To by było już na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, więc piszcie komentarze, dawajcie lajki, subskrybujcie, mówicie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!